Nagrywane wszystko. Co? Czemu odczekasz? Właśnie miało być nagrywane. Hej, hej, hej. Całe miasto objechałem. Naprawdę, no. Starszej się nie lubi. Tu ma do uczenia się pokój. Sypialnia jedna. Dla dziecka ogarnąłeś, tak? Pokój do uczenia się? Tak, dla dziecka, żeby... Chociaż jedna osoba musi myśleć w tym związku. No tu sypialnia jedna. Ty, ale tutaj ty masz ten obraz, no. Taki idealnie pasujący do tego serialu nowego na Netflixie, Georgina, nie? Georgina. No oglądaliśmy sami. Taki, wiesz, przepych, czemu? Kenzo. Tam jest jego... Pokażę wam. Jego strefa? Tak. Moja strefa. O! Moja strefa. Ty, wiesz jak on się nazywa? Właśnie o to chciałem pytać. Mietek. Serio? Mietek. Skąd takie oryginalne? Nie wiem. To jest mój Mieciu. Meczykowy operator i twój pies jednocześnie Mieciu. Piękna sprawa co jest, no. Przypilnuj, żeby to po montażu było. Tutaj z chłopakami w Call of Duty gramy, bo znamy. Więc z kim ty to grasz? Adi Błąd, jest Marcin Gołębiowski, który ze mną był w Zagłębiu. W juniorach, młodszy mój rocznik. Czasami też jest Jarek Kubicki z Lechi. Czyli Sandra, Filip jest dobrym kierowcą, czy niekoniecznie? Jest bardzo dobrym kierowcą. Ja kiedyś miałam wypadek i miałam takie schizy potem, a z nim się zawsze czuję bezpiecznie i ja lubię w nim to, że nieważne jakie będzie miał auto, to jak może jechać szybko, to ok, ale jak nie, to się nie popisuje i jakby tak, że jest bezpiecznie. To jest dla mnie bardzo ważne. Dobra, więc... to jest odpowiedni moment, żeby zdradzić ludziom. No. Dlaczego się już nie popisuje? Co się w Genui stało na nie, poczcie? Ale... Nie, zawsze tak. Tak? Zawsze co? Tak było? Nie mówmy o tym. Tak? O czym? O mandatach. O mandatach się śmieje. Ale to są... Wiecie jakie mandaty, nie? No tak, wiadomo. To nie jest osoba, która w centrum miasta będzie ci jechała 150 na godzinę, żeby tak silnik zabrzmiał, chciałem nie? go speszyć, trochę się udało. Nie. Ale dzisiaj jak byliśmy na tym parkingu, w Bresi, no to wyszło na to, że każdy tak naprawdę albo ma Teslę, albo Range Rovera, SUV-a, albo Porsche. Generalnie nie widać, że to jest serie B, nie? Aha, mówisz ten, no, pod kątem takich, wiesz, jakości aut, nie? A czy serie B, no to wiesz, no to i tak płacą dwa razy więcej niż w Polsce, no wiadomo. Są, wiesz, kontrakty, niektórzy tutaj mają kontrakty w niektórych drużynach, jak Monza, tutaj też Bresi, nie wiem, dwóch, trzech ma na poziomie Serie A normalnie, nie? Mm-hmm. Kontrakty. W Monzie zarabiają przecież, nie wiem, po 800-700 tysięcy euro. No tam Balotelli był, nie? Balotelli był, Boateng, wiesz, ten Gytkier, nie wiem, tam chyba 900 zarabia rocznie, no to są, wiesz. W Polsce, chcąc, nie chcąc, nawet jak grasz, no to wiesz, jednak słuchasz tych mediów na przykład, nie? Oglądasz te programy, chcąc nie chcąc sobie oglądniesz, nie tu coś przeczytasz akurat na swój temat. Tutaj wiesz, gram i tak naprawdę nie wiem czy ktoś mnie ocenia, no bo nie oglądam tych mediów tutaj, nie? Mhm. Dużo luźniej mi się tu gra niż w Polsce. A jak ty grałeś... No i wiesz, nawet na miasto wyjdziesz, pójdziemy na kolację z Sandrą, no to wiesz, winko, jakiś szampan, nie? Czy coś do posiłku, no to jest normalne tutaj, nie? No zakładam, że mógłbyś sobie fajki palić na luzie, nikt by o to się w ogóle nie... Gdzie? Przypieprzał, nie? Ale na przykład no, u nas w drużynie nie ma co ukrywać, no kilku pali, nie? Mhm. Te ajkosy kilku pali, czy... No ale to w Genui, no to 3/4 drużyny paliło z trenerem, wiesz. Nie ukrywałem się. No wiesz, a w Polsce? Ale potem na boisku wychodzą i wiesz, i zapieprzają. No tak, tak, wiadomo, ale wiesz... W Polsce taki kuś... Nie pamiętam czy się... Przerywasz cały czas, nie? Ale on jest one man show, zajebisty jest. Ale tak jak patrzę na serię B, to kto jeszcze teraz z nazwisk został? Takich dużych? Z dużych nazwisk? No. No jest, no... No teraz, nie wiem, w Parmie jest Van de Buffon. No ty we Włoszech ile miałeś trenerów? W Włoszech 10 to jest. 10. 10 albo 9 jest teraz. To i tak nie ma tragedii, nie? Bo Krzysiek Piątek ma 11 czy 12 już. No dobra, tylko że on jest rok wcześniej poszedł, nie? Za granicę ode mnie. A ty faktycznie? Ja. Myślałem, że wy równo poszliście jakoś. Ja rok później poszedłem. Okej. Okay. Akurat poszłam na mecz. Ja mam bardzo małą wadę wzroku.
ale poszłam na mecz bez okularów z myślą, że będę wszystko dobrze widzieć. Aha. Filip strzelił bramkę, wstałam, cieszę się, ja mówię, machnęłam ręką, to nie on. Bo jeszcze druga osoba też tak, wiecie, taki ten ślizg na kolanach zrobiła. Mówię, to na pewno nie on. I potem wszyscy wokół, bo zazwyczaj tam jak był taki sektor, gdzie wcześniej siedzieliśmy, to zazwyczaj wszyscy od piłkarzy są. Więc mnie tam zapytali, od kogo jestem. I potem do mnie mówią, ja mówię, że to nie Filip. On, tak, że to Filip, że do ciebie serduszko pokazywał, coś co tam. Mówisz? Ja nic nie widziałam, miałam tak rozmazany obraz i się nauczyłam, że zawsze muszę mieć okulary, nie? Bo było mi tak potem głupio, że się ucieszyłam, potem usiadłam, mówię, nie, to nie on. Chyba nie spotkałem jeszcze takiego, wiesz, tutaj we Włoszech. Czyli w Zagłębiu, to? Zostaw to. Ale będzie zakłóciło to, że ruszasz. Zobacz, Sandra dba o nasze detale. Uspokój się, no ale uspokój się. To dajcie, jak ją uspokoić. No nie, tak nie dajcie. Jeśli chodzi o początek, bo wiem, że ciebie nie było, ale ty mi opowiadałeś, że jak przyszedł pierwszy raz, to powiedział, że nie musiałbym już pracować i tak dalej, ale chcemy tu coś tam projekt budować. On niby wszedł do szatni, no i wiesz, powiedział, że on przychodzi tutaj, że dla ambicji, że chce zrobić coś dużego i on tak naprawdę mógłby siedzieć w domu, bo ma tyle pieniędzy i mógłby nic nie robić, ale przyszedł tu dla ambicji sportowych, bo chce osiągnąć z nami sukces. Coś takiego, nie? Pokrótce. A teraz jak go odbierasz? No bo to jest gość, który tej najwyższej piłki to liznął tak totalnie, przez całą karierę był na szczycie, nie? Czy no mega ambitny, nie? Wie czego chce, widać, że bardzo mu zależy na tym wszystkim i taki, tak powiem, no, tak jak powiedział, mógłby mieć wywalony na wszystko, a tak naprawdę jest z nami tutaj, wiesz, chce osiągnąć coś fajnego, nie? Z nami. Także ja go odbieram jako osobę i jako trenera bardzo dobrze, nie? A czego się nauczył? Czego mnie nauczył? No. Wydaje mi się, że poprawiłem u niego grę, takie wchodzenie w pole karne, nie? Bo tak naprawdę wszystkie bramki, które strzeliłem w tym sezonie, no to z pola karnego. Nie? Pierwszą bramkę strzeliłem z pola karnego, potem poszedłem w kolejnym meczu, strzeliłem bramkę, to też była wrzutka i strzeliłem. Na pewno on dużo tego wymaga od wszystkich, tych od środka pola atakujących. Napastników, żeby wchodzili. To już włoskie słówka się przypominają po prostu. Żeby w pole karne wchodzili i właśnie na takie, jakby miał szczegółowo tak jakąś jedną taką rzecz powiedzieć, to bym to powiedział. Nie? Okay. A Palacio jest taki, że jak z nim trenujesz, no bo sam mówisz, że on naprawdę trenuje na co dzień normalnie, to jest na co patrzeć? Mimo 40? No, tak, nie no. Technicznie on jest mega kozak, nie? Jest mega luzma w prowadzeniu piłki, w dryblingu. Jak na swój wiek, 40 lat, to on jest mega szybki, nie? Jest bardzo sprawny. No i bardzo dobrze fizycznie wygląda, nie? To, także, tak jak ci powiedziałem, to jest dla mnie taki Goran Pandev 2. Może trochę inne umiejętności, inny rodzaj piłkarza, ale takim stylem bycia, jeżeli chodzi o piłkarza i człowieka, no to taki Goran Pandev 2, nie? A czemu stylem bycia jako człowiek też? No bo jest bardzo dobry, tak no bo bardzo dobry człowiek, nie? Zawsze zapyta, co tam, jak pomóc, wiesz, dużo podpowiada na boisku. Mógłby, wiesz, chamski być jakiś, co to nie ja, a tak naprawdę jest zupełnie odwrotny, nie? Okej. Okay. A jak ja się nie znam na piłce i patrzę, jak gra ten Palacio, to jest mega zawsze taki spokój ma w sobie, no, jak ma, gra, spokój, że wszystko, on się nie śpieszy, bo on wie, co robi, więc spokój, to jest też takie fajne. Duży spokój ma. Czyli jak masz takiego weterana jakby Ramiego w szatni, jeszcze na górze mieszka, nad wami, to lepiej mieć z nim dobre relacje niż złe, rozumiem. Nie, no to zdecydowanie. Ja pamiętam, jak w Gnui byłem i on z jednym z zawodników wszedł taki konflikt,
Z młodym zawodnikiem, wiesz, nie podobało się Beramiemu, jak trenuje, jego styl bycia, no to wiesz, od razu konflikt, kosa na treningu, wiesz, no nie dawał mu żyć, nie, na treningach, nie. Ale także Bierka. Korkami wjechał? No wszystko. Nawet doszło do bójki, nie, na jednym z treningów, nie, z nim. To dobrze, że on naprawdę dba o sąsiadów, nie? No nie, ale my akurat lubimy, wiesz, ja zawsze lubi zawodników, którzy pracują, wiesz, słuchają. On jak mi podpowiada czy coś, no to wiesz, słucham, wiesz, staram się brać do siebie to, co mówi, a wiesz, a niektórzy młodzi, no niekoniecznie tacy. No wiadomo, że tak. A ta akcja z Cristiano była przy tobie czy bez ciebie? Przy mnie. Znaczy no akurat przy ławce, nie? To się wydarzyło, no to sfaulował. Ronaldo i wiesz, ten leży się zwija z bólu Ronaldo, a ten do niego podchodzi, wiesz, i go zaczyna wyzywać, nie? Że wstawaj, ty pusi, coś tam, wiesz. No widzisz, a to też pokazuje, że ten włoski no, ale to wiesz, to jest, to akurat takich sytuacji jest tysiące w meczu, nie? Tam tysiące przesadziłem, ale jest kilkanaście takich sytuacji, wiesz, że sfaulujesz, podejdziesz, wiesz, powyzywasz się z przeciwnikiem, ale to jest taki, no, część piłki. Nie? Kiedyś myślałem, że jak będę grał czy będę widział z bliska takich zawodników, to wiesz, będę podjarany taki, wiesz, emocjonalnie jakoś podejdę do tego, będę się cieszył, że widzę takich, a jakoś będąc tam już tak blisko tego, nie zwracałem jakoś tak szczególnie uwagi na to. No to też jest ciekawe. A jak się gra na Ibre? Jak tak z chłopakami z obrony gadałeś albo sam byłeś na boisku? Ciężko, ale dobrze, że mieliśmy w obronie Cristiana Romero, który jest teraz w Tottenhamie, a on jest mega koza, nie? Silny, szybki, wiesz, no mega obrońca. To wiesz, nie miał łatwo z nim Ibra, wiadomo, ale nie no, parę razy mnie poprzestawiał rączką, nie? Tak? No wiesz, ja tam bardziej w defensywie biegałem. No kozak, no co ci mam powiedzieć, nie? Parę razy koło niego przebiegłem, czy wiesz, starałem się mu odebrać piłkę, no to wiesz, ciężko, nie? A obok kogo jak grałeś, to miałeś takie poczucie, że naprawdę jest kozakiem? Takie wrażenie z boiska, nie? Nie z kwestii nazwiska. Boiska, Locatelli. Mhm. Jeśli chodzi o Serie A, no to Locatelli, Lukaku. Lukaku na mnie mega wrażenie zrobił, mega wrażenie zrobił. On jest faktycznie taki dwa razy większy od nas wszystkich? Jest. I wiesz, ja jak oglądałem go w Manchesterze, to myślałem, kurde, ale taki, to nie jest ten poziom, nie? A w Interze mega na mnie zrobił wrażenie. On, Sanchez. Koszulka została. Koszulka została. No i tak. A z twoich trenerów, który na tobie zrobił takie wrażenie charyzmą, takim byciem charyzmą, wow? Davide Nicola w Genui. Jako charyzmą to on najbardziej. Pod względem, nie wiem, taktycznym, takim najlepsze treningi. Sposób, jaki rozpracowuje przeciwnika. To myślę, że chyba będzie Inzaghi. Tak jednak? Myślę, że będzie to Inzaghi. Okej. Okay. A Thiago Motta? Thiago Motta fajny miał, bardzo fajne miał treningi, ale wydaje mi się, że na tamten moment ciężko było grać tak, jak on chciał, bo mieliśmy problemy, walczyliśmy o utrzymanie, on chciał taką piłkę grać a la Barcelona, nie? A tym składem, co my dysponowaliśmy, ciężko było to robić, nie? A tak sobie jeszcze myślę, bo ten, był on w Genui, ale była opcja z Szewczenko. Gdyby został, to ty byś pewnie na niego trafił, prędzej czy później. I on też w sumie nie mógł swojego zagrać w żaden sposób, nie? Ale kiedy ty mówisz? Jeszcze raz? Kiedy Szewczenko miał być? Nie, no, że w Genui był. No był, ale ja nie byłem Szewczenko. No wiem. No ale jesteś na wypożyczeniu cały czas, czy wykupiony? Aha, no jestem na wypożyczeniu, ale no mam zapis w kontrakcie tam pewien, który... Że cię wezmą? No praktycznie powinienem, jak... Będzie tak, jak powinno być, nic dziwnego się nie wydarzy, no to nigdy nie wiadomo we Włoszech. No wiadomo. To powinienem być tutaj w Brescia. Okej. Ale a propos jeszcze tego Szewy,
To jak słyszałeś opowieści, to on mógł cokolwiek. Coś tak uśmiechasz? Ja się ze wszystkich dźwięków wokół. Ja właśnie widzę, że Sandra się najbardziej stresuje z nas o dźwięk no. I te wszystkie technikalia, więc spokojnie, ten pan pilnuje. Nie musisz się obawiać. W każdym razie, jeśli chodzi o Szebę i to wprowadzenie jego pomysłu, no nie wyszło, bo on tam miał 11 meczów i zdobył jakieś 3 punkty, więc nie poszło. A chłopaki co o nim mówili? Nie mam kontaktu tak z chłopakami. Mów prawdę, nie, że nie mam kontaktu. No nie, ale naprawdę nie mam. No z tego co słyszałem, czy właśnie Wallenbergami i... Wallenbergami na przykład za trenerem Szewczenko nie przypadał, nie? Mhm. To ci powiem. No i na przykład tutaj zawodnik przyszedł z Genui, no to no nie wypowiadają się o trenerze Szewczenko jak jakoś w superlatywach. Czyli dla ciebie lepiej, że Czecha jest w kadrze, a nie Szeba, co? Siłą rzeczy. Zdecydowanie. No właśnie, a jeśli chodzi o ten najbliższy rok, to ty tak sobie już myślisz powoli, że ta kadra fajnie by było? Wiesz co, nie myślę tak naprawdę, o kadrze w ogóle nie myślę. No dobra, ale jak zadzwonił już selekcjoner, to się zaczyna myśleć, nie? Znaczy no w jakimś kontakcie jestem z trenerem, no zobaczymy czy uda nam się spotkać, ale wiesz, no mnie cieszy, mnie bardzo cieszy to, że przynajmniej się odezwał do mnie, że ma w swojej głowie moje nazwisko i... Przechodząc do poważnych tematów, mam do ciebie pytanie, co ty robisz nie tak w domu? Co robię nie tak w domu? Mhm. Co robię nie tak? Nie sprzątam. Mówiłam o jednej konkretnej rzeczy i to się znajduje w sypialni. Jedna rzecz, która... Że nie chowam rzeczy do szafy. W sypialni. Butelki zostawiam. O! Otóż to. Trzecia próba. Zostawiam butelki. Kolekcjoner butelek. Po wodzie. Ale po wodzie. Szafy też nie zamyka. Szafy też nie zamyka. A wiesz, nie no, jak trzeba to posprzątam. No wiadomo, tak. Jak sam jestem, no to sprzątam. Nie no, dzisiaj przyszliśmy, było czysto. No bo akurat ona posprzątała. Okej. Okay. Ale jak jestem sam, no to muszę sprzątać. Ale też zawsze mówię, no przyjeżdżam, no to ogarnij. I jest ogarnięte. Jest ogarnięte. No męczy mnie to strasznie, nie? Po godzinie sprzątania czuję się gorzej niż po meczu. Aż tak? No, strasznie. Ale psychicznie czy fizycznie? Nie wiem, czy fizycznie, to i to. Jestem normalnie wyczerpany po sprzątaniu. A teraz jak ty jesteś w FIFA już jednak długo, a ty bywasz długo we Włoszech, to tak przywykliście, że możecie już tak żyć przez najbliższe, a nawet dłużej niż najbliższe lata? Za granicą stricte, nie mówię o Włoszech, nie? Razem? Czy... Osobno. Razem osobno. No nie, no bo wiesz, no on... Ona... Nie no, jeżeli bym nie miała studiów i bym była na miejscu, to myślę, że... No nie, no tak. Tak. Mi pasuje, ja mam pasuje. Bez problemu. I Włochy to jest taki kierunek, który będzie na długie lata, czy możecie coś zmienić? To jest już jego kwestia. Bo ty rozumiem, wszędzie polecisz no, za nim. Gdzie on będzie, to ja musiała. Będę. Ale robisz siebie macho, nie? Przed tą kamerą dzisiaj. Nie no, ale wydaje mi się, że... Nie no, ja... Chciałbym zostać tutaj we Włoszech, nie? Na dłużej. Jedyny kierunek, który chciałbym... Tak właśnie naprawdę... chciałem spytać, czy kierunek Madryt, czy Barcelona? Barcelona. To zdecydowanie, okej. Okay. Mógłby być Espanol nawet. Dlatego ty tak... Nawet Espanol. Dlatego ty tak mówiłeś, że Cristiano obok przychodził tam. Nic nie, wielkiego. No, bo Messi przychodził, to byłoby inaczej. A jak byłeś u Czesława Michniewicza w kadrze, to jaką rolę ty tam wtedy odgrywałeś? Czy ty się w ogóle czułeś ważny? Czułem się ważny, no. Na Mistrzostwach Europy zagrałem na 3 mecze, dwa w pierwszym składzie. Mhm. A w eliminacjach grałem, nie wiem, nawet nie pamiętam ile meczów tam zagraliśmy. Z tych, co byłem dostępny, to zagrałem, nie wiem, powiedzmy 70% w pierwszym składzie, a potem wszedłem. Okay. Zawsze byłem jednym z dwóch, trzech do zmiany, nie? Że się czułem ważny i dużo grałem. A jeśli chodzi o trenera, to ty miałeś wskazówki przed każdym meczem a propos stricte gry na twojej pozycji? My wiedzieliśmy, co mamy robić na boisku, wiesz. Mieliśmy schematy swoje i każdy wiedział, jak ma bronić, jak mamy zaatakować, wiesz, w jakich strefach szukać zagrożenia. No, nie mówił, że ty grasz na ósemce, masz robić tubiec, wiesz, jak na joysticku. Mhm. Tylko wiesz, wiedział, że nie wiem, po prawej stronie jest wolna strefa, masz atakować tam, nie? I tak samo
w obronie mówił, że mamy uważać na tego, bo biega między linie, że mamy sobie przekazywać tak zawodnika. No, no, różne te były takie, jak to powiedzieć, zagadnienia, wskazówki. No. A tak patrząc na to, co ty we Włoszech poprawiłeś piłkarsko, stricte, to co? Gra tyłem do bramki na pewno. Mhm. Cały czas jestem ustawiany na pozycji numer 10 i jednak ważne jest. Nie biegam tak jak w Zagłębiu, od lewej do prawej strony jak głupi, bez głowy. No i technicznie też dużo się poprawiłem, bardzo dużo. A ty tu trafiłeś w takim wieku, że można technicznie jeszcze tyle się poprawić? Myślę, że tak. Ja już po sobie widziałem pół roku, jak byłem w Genui, że kurde, ale ja jakoś łatwiej mi panuje nad piłką, wiesz, lepiej mi się prowadzi piłkę, wiesz, taki aspekt techniczny też już, wydaje mi się, bardzo, bardzo poprawiłem. Okej, okay. To o Pandewie opowiedz, jak on Ciebie przyjął w Genui, bo on chyba Ciebie tak fajnie do tej szatni też wprowadził. W treningu czy w gierce podpowiadał mi. Mhm. Wiesz, potem mieszkałem obok niego, tak naprawdę, to wiesz, czasem się pytał, czy jak tam, wiesz, jak się żyje, czy coś trzeba pomóc, czy wiesz, może na trening, żeby z nim pojechać, czy coś takiego. I taki dobry kontakt złapaliśmy, wiesz, nie rozmawialiśmy przez telefon, czy nie pisaliśmy sobie, ale w szatni, wiesz, zawsze przed treningiem pogadaliśmy, czy po treningu, w trakcie treningu, wiesz, rozmawialiśmy. Mega osoba, nie? Mega, to jest w ogóle mega fajne we Włoszech, że ty jesteś w takich klubach jak Genua, jak Brescia, czyli nie jesteś w Milanie czy Interze, no. A masz kontakt z takimi zawodnikami, z takimi ikonami, nie? No. No bo to jest, no gość wygrał Ligę Mistrzów, sobie nie mówić. Wygrał Ligę Mistrzów, no. Tak samo Palacio wygrał, chociaż on chyba Ligi Mistrzów nie wygrał, ale zdobył, nie wiem, w Interze, nie wiem czy mistrzostwo zdobył, ale tych bramek trochę naszczerał tam. Pewnie, że tak. Powiadom mi Palacio, jak grali, nie pamiętam z kim grali, i Argentyna grała 3-4-3. Mhm. Messiemu to się nie podobało. Grali tragedię w pierwszej połowie. Mhm. Trener zawołał Messiego w przerwie do siebie. Pogadali. Przychodzi z Messim do szatni i mówi: od teraz gramy 4-3-3. Nie? I Messi mówi: panowie, po meczu mówi, nie? Że panowie, to nie jest tak, że ja zmieniłem taktykę, ale uznaliśmy z trenerem, że tak lepiej będzie, nie? To jest popularne zdanie, to była nasza wspólna decyzja, nie? To była nasza wspólna decyzja. Jak to w porządnym związku, tak. No ale to musi mieć Leo trochę wpływu na trenera, nie? Marchetti to był taki bramkarz, który był z kręgu tych szalonych? No, on jest strasznie specyficzny, szalony, taki szalony, nawet nie szalony, ale taki... Bardziej dziwny? Dziwny, no, dziwny, właśnie. Dziwny chłop, nie? Na czemu? Taki w porządku, ale no dziwne, no zachowanie miał takie dziwne, patrzył na ciebie tak, wiesz, jakoś dziwnie, wiesz. Tak patologicznie, no, to jakbyś go nie znał, to byśmy, no kurde, psychol jakiś, nie? Oglądaliście? Taki dziwny, ale dziwny był, no po prostu dziwny był. Prison Break oglądaliście? Ucieczka z więzienia? No, ja oglądałem, no. To tam był taki gość Patoszik, który z nimi uciekał. No. Miał taką dziwną twarz. No, o którym? No wiem, ten co był w psychiatryku. No. To wzrok podobny, coś ten deseń? No, włosy mają takie same. No, ale no dziwny, no ciężko do wytłumaczenia. No musiałbyś go zobaczyć, wiesz, poznać, ale no, no mega dziwny chłop. Mega dziwny. I on był w tej szatni ważny, czy nie? Miał tam, wiesz, no wiadomo, miał do powiedzenia dużo, ale jakoś tak się nie udzielał bardzo, wiesz, nie dawał wskazówek czy coś, nie? Okej. Okay. Ale no taki, jest... no nie wiem, zachowanie, no, mamy rozgrzewkę czy coś, a on biegnie, próbuje wskoczyć na tą, na, jak się mówi, nie, na poprzeczkę. Mhm. Upada na plecy, wstaje i się cieszy. Taki, wiesz, 38 lat ma i... Okej. Okay. Się zachowuje dziwnie. Wiaderko witamin, nie? No taki śmieszny on, nie? Mega śmieszny. Potem drugi włosa? No. Takie kręcone, no, długie. Brązowe? No taki bramkarz. To jest z Genui? Tak. To wiem. Coś takiego, no. Crisito? Jakim on z kolei jest człowiekiem? W porządku, mega w porządku. Też on był kapitanem, nie? Tak, dużo podpowiada, jakoś takiego... takiego kontaktu mocnego nie mieliśmy, ale dużo podpowiadał. Był jednym z nielicznych zawodników, którzy jak mogli, to chcieli grać w tej Genui w piłkę, nie?
No dobrze, w takim razie dziękujemy ślicznie. Dzięki. Kiedyś się jeszcze zobaczymy, jak kiedyś będziesz. Zobaczymy się. W AC Milanie minimum. I będę mówić po włosku. O, nie, to będzie szybciej niż on będzie w Milanie. A się dziwisz. Chciałbym, no. No ja też. Oby tak.